Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco na kolejnym odcinku z cyklu Matematyka 500+. Tym razem, dzisiaj dzień wyjątkowy, dzisiaj jest Światowy Dzień Liczby Pi. Dlatego na to nasze spotkanie właśnie wybrałam zadania optymalizacyjne, gdzie będziemy przy rozwiązywaniu tych zadań spotykać właśnie liczbę pi. A więc coś specjalnie dla Was. Zadanie numer 1. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem o obwodzie 24. Jakie wymiary musi mieć ten stożek, aby jego objętość była jak największa? Jeżeli w zadaniu zobaczysz słowo największe, najmniejsze, to oznacza właśnie, że szukamy tej wartości największej bądź najmniejszej, czyli to oznacza dla Ciebie, że to będzie zadanie optymalizacyjne, czyli szukamy czegoś ekstremalnego, prawda? Czegoś największego, czegoś najmniejszego. I tak też tutaj przygotowałam rysunek, co wiemy o tym naszym stożku. Wiemy, że obwód tego przekroju osiowego, pamiętamy, przekrojem osiowym jest oczywiście tutaj ten trójkącik, i obwód tego przekroju osiowego to 24. Czyli na obwód składają się dwa promienie i dwie tworzące. Czyli 2R plus 2L to się równa 24. Oczywiście teraz mamy to podzielić przez 2 i dostajemy, że R dodać L to jest 12. I teraz myślimy sobie, którą niewiadomą wyznaczyć. Ja osobiście, widząc takie zadanie, lubię sobie zostawić R i wyznaczam tworzącą, chociaż nie ma to kompletnie znaczenia. Wyznaczyliśmy tworzącą i pytanie było takie, jakie wymiary ma mieć ten stożek? Czyli jednym słowem, jaki jest jego promień podstawy, jaka wysokość, żeby objętość tego stożka była możliwie największa. Ja to będę tak zapisywała. Objętość chciałabym, żeby była największa, czyli maksymalizujemy naszą objętość. Po pierwsze, w zadaniu optymalizacyjnym młodzież często zapomina o założeniach, a są one niezbędne, więc ja od tego zacznę. Czyli tak, założenie. Jaki musi być promień? No oczywiście większy od zera, no bo mamy do czynienia z bryłą obrotową, tak? Następna sprawa, jaka musi być tworząca? No tworząca też musi być większa od zera, jak najbardziej, ale jeszcze jedna rzecz ważna, że nasza tworząca na naszym rysunku musi być dłuższa od promienia, czyli L musi być większe od R. I myślę, że spokojnie o tym piszemy. Popatrz, o wysokości na razie żadnego założenia nie dałam, dlatego że wysokość będziemy wyznaczać z promienia i z tworzącej. Czyli tak, za L podstawiamy 12 minus R większe od zera. Tu ja przeniosę i podzielę przez minus 1, otrzymam, że R jest mniejsze od 12. No to teraz tutaj podstawię 12 minus R większe od R, przeniosę i też odpowiednio podzielę i otrzymam, że R musi być mniejsze od 6. Czyli tak, patrząc na to i na to, mogę wyciągnąć wnioski, że moje R to ma być liczba z przedziału od 0 do 6. To będzie dla nas bardzo ważne, dlatego że później musimy sprawdzić, czy to nasze R, które nam wyjdzie w obliczeniach, będzie zgadzało się z tym założeniem. Czyli teraz tak, objętość największa. Do objętości wiemy, potrzebujemy wysokości. Wysokość policzymy z twierdzenia Pitagorasa, czyli H do kwadratu dodać R do kwadratu równa się L do kwadratu. Czyli H do kwadratu dodać R do kwadratu. W miejsce L podstawiam 12 minus R i to do kwadratu. No więc H kwadrat dodać R kwadrat równa się. Tu stosujemy wzór skróconego mnożenia, czyli 12 do kwadratu to 144 minus. We wzorze jest 2AB, czyli 2 razy 12 to 24. No i oczywiście R i plus R kwadrat. Tak się składa, że tu jest R kwadrat i tu R kwadrat po lewej i po prawej stronie, więc mogłam to sobie skrócić, przenieść, tak jakby odjęło mi się. I teraz ja to muszę spierwiastkować, żeby wliczyć moje H. Więc piszę pierwiastek ze 144 minus 24R. I teraz ja tutaj nie będę pisała tego przypadku, że H może być ujemne, no bo H być ujemne nie może, prawda? Więc dlatego tak zostawiamy naszą wysokość. Po co ona nam była? No bo ja teraz muszę zapisać wzór na objętość. Pamiętamy wzór na objętość. 1/3 pi r kwadrat razy h. Więc ja teraz tworzę moją objętość jako funkcję r. Jako funkcję zmiennej r, czyli naszego promienia. Zresztą o r napisaliśmy założenie. Czyli 1/3
πr kwadrat i w miejsce h podstawiamy sobie pierwiastek ze 144 minus 24r. To jest moja funkcja r, nasza objętość, więc ja teraz mogę zapisać ładnie v od r, tylko jeszcze jedna rzecz. Będziemy chcieli teraz, żeby znaleźć tą wartość największą, dla jakich r osiąga to wartość największą, będziemy chcieli oczywiście teraz policzyć pochodną. Ale zgodnie z podstawą programową, pochodna pierwiastka no, nie jest w podstawie programowej, prawda? W związku z tym musimy to jakoś obejść. I tak, ja to r, pamiętaj, niewiadoma, musisz ją wsadzić pod pierwiastek. Natomiast 1/3 pi, ona nam nie przeszkadza, bo to jest po prostu liczba stała. No więc pierwiastek i teraz jak ja wsadzam r kwadrat pod pierwiastek, to otrzymuję r do potęgi czwartej. Czyli będę miała 144r do potęgi czwartej minus 24r do potęgi piątej, bo do czwartej i razy r, czyli do piątej. Dlaczego tak zrobiłam? Dlatego, że jeżeli będziesz na studiach, to tam będziesz się uczył oczywiście wzoru na pochodną pierwiastkę. Ja też mogę wprowadzić ten wzór, nie ma problemu, ale nie ma takiej potrzeby. Dlatego, że wiemy, że im większa ta wartość pod pierwiastkiem, tym większa funkcja cała, która zawiera pierwiastek. Więc ja teraz tworzę sobie funkcję, którą nazwę sobie f od r i zapiszę, że f od r u mnie to będzie ta funkcja podpierwiastkowa, czyli 144r do czwartej minus 24r do piątej i dla tej funkcji, uwaga, będę szukała maksimum. Dlaczego? Dlatego, że skoro objętość ma być największa, a objętość jest wyrażona właśnie i zawiera ona w pierwiastek, w swoim właśnie wyrażeniu, tak? Zawiera pierwiastek, zatem funkcja podpierwiastkowa będzie największa, no to ta objętość wyrażona za pomocą pierwiastka z tej naszej funkcji f od r będzie też największa. To jest dosyć logiczne, prawda? No i teraz co musimy znać? Po pierwsze, ja bym zaczęła od tego, żebyśmy sobie wyznaczyli granice na krańcach tutaj tego naszego założenia. Dlatego, że często młodzież o tym zapomina, my musimy być pewni, że nasze maksimum lokalne, które znajdziemy, będzie równocześnie maksimum globalnym w tym założeniu, czyli będzie tą wartością największą. Dlatego liczymy granice. Ja może tutaj zapiszę limes. Przy r zmierzającym do zera, oczywiście z prawej strony, bo ma być tutaj w środku przedziału, czyli z prawej strony, i mogę przepisać albo tak, jakkolwiek. Napiszę po prostu v od r, to się równa. Jeżeli ja za r podstawię 0, to tu będzie 0, czyli po prostu całość będzie 0. Czyli przy r zmierzającym do zera z plusem, nasza objętość w granicy wynosi 0. Natomiast przy r zmierzającym do szósteczki, oczywiście z minusem, bo ma być w środku, czyli po lewej stronie, też z naszego f od r, tak się składa, że jak podstawimy sobie szóstkę, to widzimy tutaj na przykład 6 razy 24 to jest 144, czyli tu się z tego pierwiastka wyjdzie 0, czyli po prostu też będzie 0. Jest to dla mnie konieczne, dlatego że ja wiem wtedy, jak policzę to ekstremum, będę wiedziała, dla jakiego r funkcja osiąga wartość największą, to będę mogła powiedzieć, że moje to ekstremum lokalne, maksimum lokalne jest faktycznie tą wartością największą. Nie tylko w swoim otoczeniu, tylko globalnie przy uwzględnieniu tego założenia. No i teraz, żeby wyznaczyć ekstremum oczywiście tej funkcji, trzeba policzyć pochodną, czyli liczymy sobie pochodną naszej funkcji tej f od r. Czwórkę dajemy do przodu, czyli 4 razy 144 to jest 576 r do potęgi trzeciej minus. Piątkę wrzucam do przodu, czyli mam 24 razy 5, czyli 120 r do potęgi czwartej. Teraz, aby istniało ekstremum, muszą być spełnione dwa warunki, konieczny i wystarczający. Czyli tak, przypomnijmy sobie, WK, warunek konieczny, pochodna musi się równać 0, czyli przyrównujemy 576 r do potęgi trzeciej minus 120 r do potęgi czwartej równa się 0. No i teraz jaka metoda? No myślę, że wyciągniemy sobie r do trzeciej przed nawias, będziemy mieć 576 minus 120 r i to się równa 0. Czyli z tego nam wychodzi, że r jest 0. Oczywiście wiemy, że zgodnie z naszym tutaj założeniem być tak nie może, ale na razie zostawmy. A z tego nam wyjdzie, że 120 r to jest 576. Jak podzielimy przez 120, to wyjdzie nam r równe 4,8. 4,8. No to teraz piszemy warunek wystarczający.
Czyli warunek wystarczający, do tego warunku musimy zbadać, jaki znak ma nasza pochodna, to znaczy, gdzie jest dodatnia, gdzie jest ujemna. I oczywiście możemy sobie to zapisać. Ja może napiszę od razu już wyciągnięte przed nawias, tu r do trzeciej, 576 minus 120 r w nawiasie i to większe od 0. Żeby to zrobić, ja oczywiście będę rysowała wężyk tak zwany, czyli narysujemy sobie oś liczbową i na niej zaznaczymy sobie tak 0, i zaznaczymy sobie 4,8. I lecimy sobie od dołu, dlatego że jest minus przy najwyższej potędze R, czyli od dołu, nigdzie nam się tu nie odbija i tu mamy plus, minus, minus. I teraz musimy na to nałożyć nasze założenie. Czyli założenie było takie, że od zera jest R, aż do szóstki. Patrzymy sobie, czy 4,8 pasuje nam zgodnie z naszym założeniem? Oczywiście. W związku z tym wyciągniemy wnioski. Ja uczę eksemów w taki sposób, że jeżeli z buźki smutnej robi się buźka wesoła, to jest buźka smutna, wesoła, to to oznacza, że w tym miejscu funkcja osiąga maksimum. Ale możesz też tak zapamiętać, jeżeli z plusa robi się minus, to wtedy jest maksimum. Czyli jaki dla nas to jest wniosek? Wniosek jest taki, że dla r równego 4,8 funkcja osiąga maksimum lokalne. Ale tak się składa, że policzyliśmy sobie granicę i wiemy, że objętość dobrego nie może być równa 0, prawda? Czyli ta objętość, która tutaj by nam wyszła po podstawieniu oczywiście za R 4,8, na pewno byłaby tą objętością największą z możliwych po prostu. Natomiast nie chodziło w zadaniu, żeby wyznaczyć objętość. W zadaniu chodziło o to, żeby wymiary znaleźć. Czyli już jeden wymiar mamy, jest to R. No to teraz policzmy sobie jeszcze L, żeby mieć wszystkie wymiary. Czyli to będziemy mieć 12 minus 4,8. Będziemy mieć 7,2. Mamy już tworzącą. Została nam tylko wysokość, żeby już było super pięknie. No to wyznaczmy. H to się równa pierwiastek i mamy tutaj 144 minus 24 razy R, a nasze R zapiszemy jako 48 może dziesiątek, żeby nam się fajnie tutaj skróciło. Więc skróćmy sobie chociażby przez 2, to tu będziemy mieć 5, a tu przez 2 będziemy mieć 12. Czyli to się równa pierwiastek ze 144 minus i teraz możemy to pomnożyć, no możemy wziąć kalkulator i pomnożyć sobie 12 razy 48, to mamy właśnie 576 nad 5 i dalej pierwiastek, a teraz 144 szybciutko razy 5 to będzie 720 minus 576 od razu zrobię, czyli będzie 144 nad 5. Oczywiście teraz spierwiastkujemy, u góry jest ładnie 12, piątki niestety się nie da spierwiastkować, czyli piszemy 12 pierwiastków z 5 nad 5. Oczywiście to samo byśmy osiągnęli, gdybyśmy sobie jeszcze raz zapisali twierdzenie Pitagorasa, ale takiej potrzeby nie widzę, dlatego że już podstawiłam pod ten wzór. Czyli ostatecznie objętość naszej bryły jest największa wtedy, gdy R będzie wynosiło 4,8, L 7,2 oraz wysokość 12 pierwiastków z 5 nad 5. Zadanie numer 2. Wyznacz wymiary zbiornika w kształcie prostopadłych ścian o podstawie kwadratowej i objętości równej 16 pi metrów sześciennych, tak aby suma pól ścian bocznych i podstawy była jak najmniejsza. Czyli tak, zaczniemy od tego, że mam przygotowany rysunek. Oczywiście jest to prostopadłościan, napisane w treści o podstawie kwadratowej, dlatego ja tutaj napisałam xx. Niby standardowo oznacza się AA, ale tutaj ze względu na to, że w zadaniu jest mowa o czymś najmniejszym i będę szukała pochodnej, będę liczyła pochodną w trakcie, no to ja lubię sobie x-em oznaczyć. I jeszcze wysokość nie znamy, czyli h. Co wiemy? Wypisujemy sobie co wiemy. Wiemy, że objętość tego prostopadłościanu wynosi 16 pi, wyrażona jest w metrach sześciennych. I my mamy wyznaczyć wymiary tego zbiornika, czyli mamy znaleźć x, mamy znaleźć h, tak aby suma pól ścian bocznych, czyli musimy sobie teraz napisać pole i teraz czego mam na myśli tutaj? Mam na myśli oczywiście ścian bocznych. Ścian bocznych ile jest? Są cztery identyczne, czyli moje pole to będzie 4x razy h, no bo pole prostokąta, plus pole podstawy. Jedna tylko podstawa, bo to ma być zbiornik, prawda? Tutaj pewnie otwarte jest z góry. Czyli jedna podstawa to x kwadrat
i to ma być najmniejsze. Ja to zapisuję w taki sposób, że minimalizujemy to pole nasze, które mam na myśli pole ścian czterech i pole podstawy minimalizujemy, czyli szukamy minimum. Od czego zaczynamy? Oczywiście zaczynamy od tego, co jest dane, czyli dana jest objętość, wyrażona z pi, oczywiście, czyli co zapiszemy sobie? Objętość, jaki był wzór? No pole podstawy razy wysokość. Czyli za objętość podstawiam 16 pi, pole podstawy to x kwadrat razy wysokość to h. No którą literkę z tego wyliczyć? Oczywiście bezdyskusyjnie h, dlatego że ja x sobie zostawię, prawda? Jedną niewiadomą musimy sobie zostawić. Jak mam wybór x i h, zresztą h jest łatwiejsze w tym wypadku, prawda? Bo x jest w kwadracie, więc dlatego dzielę przez x kwadrat i zapiszę, że moje h to jest 16 pi, podzielone przez x kwadrat. Będzie mi to potrzebne oczywiście do dalszych obliczeń. Teraz co dalej? Co dalej? No trzeba napisać założenie. Założenie w zadaniu optymalizacyjnym jest bardzo, bardzo ważne. Co ja mogę powiedzieć na temat mojego x? Bo skoro ja sobie zostawiam x, to znaczy, że ja na temat x chcę napisać założenie. X jest to krawędź w podstawie, no to musi być dodatnia. Jeżeli x jest dodatni, to popatrzmy, jaka będzie wysokość. No też dodatnia. Więc ja już nie muszę pisać założenia o wysokości, dlatego że jeżeli x dodatnie, wysokość też dodatnie. Teraz się musimy zastanowić, czy wysokość może być tego zbiornika mała czy duża, obojętnie jaka, prawda? Może być niski zbiornik, może być bardzo wysoki, dlatego tylko takie założenie. Popatrz, w zadaniach czasem jest tak, że założenie jest bardzo, bardzo skomplikowane, ale czasem jest w zadaniach tak, że założenie jest bardzo proste. I tu mamy właśnie taką sytuację, że tylko mamy takie założenie. X należy od 0 do plus nieskończoności. No to teraz myślę, że możemy spokojnie już zapisać naszą funkcję P, podstawiając za H to, co mi tutaj wyszło. Czyli tak, 4x razy, i teraz za H podstawiam 16 pi nad x kwadrat, dodać x kwadrat. No to dalej, teraz już widzę, że mogę zapisać to jako funkcję x, czyli napiszę tobie p od x, żebyś wiedział, że to jest funkcja x. No i teraz, tu mi się 1x skróci, ten x tym jedynie, więc zapiszę najpierw może x kwadrat dodać, tu mi się pomnoży 64 pi nad x. I uwaga, tą funkcję teraz minimalizujemy, czyli szukamy, dla jakich to x-ów funkcja osiągnie u nas minimum lokalne. Teraz, żeby się zastanowić, czy nasze minimum lokalne wyjdzie faktycznie minimum globalnym, czyli wartością najmniejszą, musimy jeszcze policzyć granicę, uwzględniając założenie. Czyli ja liczę limes przy x zmierzającym do 0 i uwaga, 0 z prawej strony. I moją funkcję tu przepiszę, może ją przepiszę, x kwadrat plus 64 nad pi nad x i to się równa. I teraz uwaga, do czego zmierza? Jeżeli x zmierza do 0, to to zmierza do 0. Jeżeli x zmierza do 0, to ten czynnik będzie zmierzał do plus nieskończoności. Zatem mamy tutaj plus nieskończoność. No to teraz dalej limes przy x zmierzającym do plus nieskończoności teraz, no bo x jest nieograniczone z tej naszej prawej strony, przepiszę znowu tą naszą funkcję, którą właśnie będziemy się zajmować. I tak, to mi teraz ucieka z kolei do plus nieskończoności, a to mi teraz ucieka do zera. Suma summarum i tak cały ten, ta granica to jest plus nieskończoność. Co to oznacza? Oznacza to, że gdybym chciała narysować wykres tej funkcji, on będzie tak uciekał nam w nieskończoność do góry, prawda? A ja szukam wartości najmniejszej. To oznacza, że moje minimum lokalne, czyli w pewnym otoczeniu, jest również tą wartością najmniejszą dla tej całej mojej funkcji, prawda? Przy określonych takich założeniach. Dobrze, no to w takim wypadku teraz już możemy przejść do policzenia pochodnej, czyli liczymy pochodną. To się równa. Pochodna z x kwadrat to prosto tu idzie do przodu, czyli 2x. Natomiast 64 pi nad x, jaką ma pochodną? Jest taki wzór w tablicach na pochodną a nad x. I to jest wzór minus a nad x kwadrat. Ja lubię go stosować, więc stosujemy. Minus 64 pi nad x kwadrat. No to teraz, żeby wyznaczyć to ekstremum nasze lokalne, konkretnie minimum, no to warunek konieczny. Pochodna równa się 0. Czyli ja przyrównuję to do 0. I tak też tobie zapiszę. No i teraz co zrobić? No myślę, że wspólny mianownik tutaj byłoby dobrze zrobić. Czyli będę miała 2x do trzeciej minus 64 pi w liczniku nad x kwadrat równa się 0. Kiedy to będzie zerem? No wtedy, kiedy
oczywiście nasz licznik będzie zerem, prawda? Czyli przyrównuję sam licznik do zera. Teraz szybciutko to przeniesiemy. Tu 64 pi podzielę przez 2, czyli mam x do trzeciej to jest 32 pi. Spierwiastkujemy stopniem trzecim, no bo x-a musimy wliczyć, prawda? To się równa. No i teraz byłoby fajnie tak. 32 stopniem trzecim idealnie nie da się spierwiastkować, ale wiemy, że 32 to jest 8 razy 4, a 8 się da, czyli będzie 2, a pod pierwiastkiem trzeciego stopnia zostanie nam 4 po prostu pi. No bo pi się nie da spierwiastkować trzecim stopniem, żeby było ładnie, a 32 rozbijam jako 8 razy 4, przypominam. 8 razy 4, a z 8 dwójka wylądowała mi przed pierwiastkiem, czyli czwórka została, dobrze? No to oczywiście widzimy, że spełnia założenie jak najbardziej. To teraz piszemy warunek wystarczający. Pochodna większa od zera, po to, żebyśmy na rysunku, na naszej osi liczbowej powiedzieli, prawda, gdzie pochodna jest dodatnia, gdzie ujemna. Ja to oczywiście zapiszę w postaci takiej, jak sobie już tutaj wspólny mianownik zrobiłam. I to ma być większe od zera. No to rysujemy od razu naszą, oczywiście, oś liczbową. I tak, tutaj zaznaczymy sobie nasze dwa pierwiastki trzeciego stopnia z 4 pi nam wyszło, natomiast zaznaczyłabym jeszcze 0, dlatego że w mianowniku tutaj 0 by nam, liczba 0 właśnie by nam spowodowała, że w mianowniku powstałoby 0, więc trzeba będzie, a jeżeli jest do kwadratu, będziemy odbijać. Z góry idziemy, bo jest tutaj potęga, przy potędze najwyższej jest plus, czyli idziemy z góry, tu się nam odbije, ale to i tak dla nas nie ma znaczenia, dlatego że my mamy założenie narzucone, prawda? Czyli ja tutaj narzucam nam nasze założenie, prawda? Czyli taki przedział od zera do plus nieskończoności. Niektórzy nawet tej części w ogóle już nie rysują. Też tak można, to tak w zasadzie nie ma znaczenia. Ważne jest, żeby wiedzieć, że tutaj, tu było minus, tu było plus, czyli z minusa robi się plus w pochodnej, albo tak, z buźki uśmiechniętej, prawda? Robi się buźka smutna, czyli to znaczy, że w tym miejscu musi być minimum. I teraz musimy to odpowiedzieć, prawda? Czyli nasza funkcja dla x, naszego x równego 2, pierwiastki trzeciego stopnia z 4 pi, osiąga minimum lokalne, ale tak się składa, że ze względu na to, że widzimy, policzyliśmy granicę, to nasze minimum lokalne jest oczywiście minimum globalnym wartością, najmniejszą, prawda? No ale tak zapisujemy, możemy zapisać, czyli nasze polecenie było wyznaczyć x i h, dla którego funkcja osiągałaby wartość najmniejszą, prawda? Nasze minimum lokalne pokrywa się z tym minimum globalnym, dlatego też to oczywiście x będzie naszą odpowiedzią, ale jeszcze h brakuje nam, no to policzmy sobie h, może tu sobie policzymy h, to jest 16 pi nad, i teraz x-a podnosimy do kwadratu, czyli będzie 4 pierwiastek trzeciego stopnia i to podnosimy do kwadratu, czyli 16 pi do kwadratu. No to już widzimy, że ta czwóreczka nam się tutaj skróci, będzie 4, zapiszemy do samego końca, czyli będzie 4 pi nad. Teraz, pierwiastek trzeciego stopnia 16 pi kwadrat. No 16 da się rozbić jako 8 razy 2, dlatego ja tą z ósemki wyląduję przed pierwiastkiem trzeciego stopnia dwójka, a tu mi zostaje 2 pi kwadrat. No myślę, że fajnie byłoby usunąć niewymierność, tylko jeszcze sobie skrócimy tutaj i myślę, że w tym momencie będziemy 2 pi nad pierwiastek trzeciego stopnia z 2 pi kwadrat, usuwamy niewymierność, czyli mnożymy przez pierwiastek trzeciego stopnia z 2 pi kwadrat i jeszcze raz ten pierwiastek trzeciego stopnia z 2 pi kwadrat i tak samo w mianowniku. Tak to się usuwa niewymierność, jak mamy trzeci stopień. Oczywiście w tych sytuacjach takich dosyć prostych, bo nie w każdej jest tak łatwo, prawda? No to teraz mnożymy. Tu mamy 2 pi, będziemy mieć pierwiastek trzeciego stopnia i tu pomnożymy 4 pi do potęgi czwartej podzielone przez, a tutaj jak mamy te trzy pierwiastki trzeciego stopnia pomnożone przez siebie, no to po prostu mamy 2 pi kwadrat. No to teraz co skrócimy? No dwójeczka mi się skróci, jedno pi mi się skróci, już jesteśmy bardzo blisko, ale do końca się musimy jeszcze pobawić. Widzimy pi do czwartej. Pi do czwartej mogłabym rozpisać jako pi do trzeciej razy pi. Czyli jak ja będę miała pi do trzeciej, może to zapiszę, czyli pi do trzeciej razy 4 pi mam, bo czwórkę przepisuję, nad pi. I teraz dalej mam pierwiastek trzeciego stopnia z pi do trzeciej to jest pi, a to zostawiam trzecie stopnie 4 pi nad pi. Dlaczego tak zrobiłam? Bo teraz jeszcze na końcu mi się pi skróci.
Popatrz, jak pięknie wyszło. I moja wysokość wyszła mi pierwiastek trzeciego stopnia z 4 pi. Wyszedł mi taka długość krawędzi w podstawie i taka wysokość, czyli ostatecznie. Podsumowując, ja już tu miejsca nie mam, ale można zapisać, że dla x równego 2 pierwiastki trzeciego stopnia z 4 pi oraz h równego pierwiastek trzeciego stopnia z 4 pi, moja funkcja, ta moja funkcja p osiąga wartość najmniejszą, która pokrywa nam się właśnie z naszym minimum lokalnym, wyznaczonym za pomocą pochodnych. Zadanie numer 3. Rozważmy zbiór wszystkich trapezów równoramiennych o przekątnej długości 10 pierwiastków z 6 pi. Wyznacz sumę długości podstaw tego trapezu, którego pole jest największe i oblicz to największe pole. Rysunek przygotowałam, trapez równoramienny zaznaczyłam. Standardowo podstawy A i B, wysokość H, przekąt na D i wypiszmy. Przekątna jest dana w treści 10 pierwiastków z 6 pi. Naszym zadaniem jest wyznaczyć sumę długości, czyli A plus B tego trapezu, dla którego pole jest największe. Ja tak to zapisuję. Pole maksymalizujemy i jeszcze mamy znaleźć to pole właśnie. Mamy to największe pole jeszcze później znaleźć. No to od czego zaczynamy? Oczywiście powinniśmy zacząć od tego, co jest dane w zadaniu, prawda? Czyli dana jest długość przekątnej, ale najpierw, pewnie już widzisz, będziemy ją liczyć z stwierdzenia Pitagorasa, ale najpierw musimy sobie określić ten kawałek i ten kawałek. To znaczy, na pewno pamiętasz, że ten kawałek, jak otrzymujemy? Jak od jednej podstawy odejmiemy drugą, to mamy a minus b i w trapezie równoramiennym te kawałeczki tu są równe po jednej i po drugiej stronie, czyli a minus b nad 2. Natomiast ten kawałeczek tutaj, niestety nie wiemy, prawda, ile wynosi, no to spróbujmy sobie go policzyć w jaki sposób. Po prostu od całego a, to pod spodem napiszę obliczenie, od całej tej podstawy odejmę sobie to a minus b nad 2. Wspólny mianownik, jak zrobię, to będę miała 2a nad 2 minus a minus b nad 2. To się równa. I teraz jak zrobię na jedną kreskę dam to, to będę miała 2a minus a, czyli a, minus minus b, czyli plus b nad 2. Czyli popatrz, jednym słowem, tutaj mi wyszło a plus b nad 2. Czyli, a ja mam znaleźć to a plus b, czyli ja zrobię teraz coś takiego. Za a plus b podstawię x specjalnie, no bo przecież oni chcą, żebyśmy nie a wyznaczyli, nie b, tylko sumę. To jest ważne, popatrz, suma występuje w polu, więc to jest niebanalnie, prawda? My sobie wprowadzimy takie oznaczenie, dzięki czemu napiszemy, że to jest x nad 2. I ja to zapiszę na moim rysunku x nad 2. Dobrze, no to w takim wypadku, skoro tak, pasowałoby napisać jakieś założenia, prawda? Pasowałoby napisać założenie. No więc piszemy sobie założenie, oczywiście jakie? Że to moje x nad 2 ma być liczbą dodatnią, prawda? Czyli x nad 2 większe od 0, zatem x większe od 0, ale jak widzisz na rysunku, moje x nad 2 musi być mniejsze od d. To zapiszę. I x nad 2 mniejsze od d. Czyli x nad 2 mniejsze od 10 pierwiastków z 6 pi. Jak pomnożę razy 2, mam x mniejsze od 20 pierwiastków z 6 pi. Czyli podsumowując to i to, dochodzę do wniosku, że moje x należy od 0 do 20 pierwiastków z 6 pi. I takie też wyszło mi moje ograniczenie, moje założenie na mojego x. No ale widzimy sobie, że do pola jeszcze potrzebujemy wysokości. Czyli oczywiście stwierdzenia Pitagorasa. H do kwadratu dodać. X nad 2 do kwadratu równa się D do kwadratu. Czyli H do kwadratu dodać. Tu podnosimy X kwadrat nad 4 będzie. To się równa. Za D podstawiamy 10 pierwiastków z 6 pi i to do kwadratu. Czyli H do kwadratu dodać. X do kwadratu nad 4 to się równa. Podnosimy. Pierwiastek 6 do kwadratu to jest 6, a 10 do kwadratu to 100, czyli 6 razy 100 to jest 600, oczywiście pi do kwadratu, bo pi też trzeba podnieść do kwadratu. No to teraz przenoszę i mam 600 pi kwadrat minus x kwadrat nad 4. Pierwiastkuję i zapiszę, że moje h to jest pierwiastek, a pod nim 600 pi kwadrat minus x kwadrat nad 4. Takie wyszło mi H, będzie ono dla mnie konieczne do napisania pola. No to piszemy sobie pole. Pole już widzimy, będzie funkcją X, to ja mogę od razu napisać X. I teraz wzór na pole. A plus B
czyli u mnie a plus b to jest x nad 2 razy wysokość. A plus b nad 2 razy h, czy a plus b razy h nad 2 obojętnie, czyli nasza wysokość to jest pierwiastek z 600 pi kwadrat minus x kwadrat nad 4. No to teraz co zrobić dalej? Oczywiście mówiłam już, że jak mamy taki przykład z pierwiastkiem, to tak, jedną drugą ja bym zostawiła, natomiast tego x-a będę chciała włożyć pod pierwiastek, bo będę musiała liczyć pochodną, więc ja specjalnie to włożę i będę miała pierwiastek i pod nim będę miała 600 pi kwadrat x kwadrat, bo jak wkładam, no to muszę w kwadracie zapisać, minus x do czwartej nad 4. I teraz tą funkcję będę maksymalizować, czyli szukać, kiedy to pole tego mojego trapezu będzie największe. Dla jakiego to x-a, prawda? Dla jakiego to x-a, czyli naszego a plus b, czyli dla jakiej to sumy podstaw trapezu. Dobrze, oczywiście zaczniemy od tego, że pasowałoby nam stwierdzić, że to maksimum lokalne, które wyjdzie, będzie maksimum globalnym, czyli będzie wartością największą, muszę policzyć granicę. Tutaj granicę przy określonych założeniach, czyli x zmierza do zera z plusem, czyli z prawej strony i przepiszę sobie moją funkcję, a może po prostu napiszę p od x, tak będzie wygodniej. Jeżeli za x podstawię 0, jak widzisz, to tu będę miała 0. No i teraz liczymy sobie granicę przy x zmierzającym do 20 pierwiastków z 6 pi, tylko że ze strony lewej, oczywiście z naszej funkcji p od x to się równa. Myślę, że do tego będzie łatwiej podstawić. 20 pierwiastków z 6 pi, jak podniosę do kwadratu, to będę miała 400 razy 6, czyli mamy 2400 podzielone przez 4. To mamy 600 pi kwadrat, czyli to się odejmie i wyjdzie nam 0. To oznacza, że jeżeli tu nam wyszło 0, to oznacza, że nasze maksimum lokalne, które znajdziemy w przypadku, jak będziemy liczyć zaraz pochodną, będzie naszym wartością największą. Będzie naszą wartością największą. Oczywiście, podobnie jak zadanie numer 1, tutaj jest funkcja z pierwiastkiem, więc pochodną by nam się ciężko może liczyło, dlatego też stworzymy sobie funkcję podpierwiastkową, nazwiemy ją f od x i ja tą funkcję zapiszę i napiszę 600 pi do kwadratu x kwadrat minus x do potęgi czwartej nad 4 i dla tej funkcji będę szukała, gdzie ona to osiąga maksimum. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli pod pierwiastkiem jest coś największego, to oczywiście pierwiastek z tego też jest możliwie największy, prawda? Więc tak robimy w sytuacjach, kiedy mamy funkcje podpierwiastkowe, no a czasem ten pierwiastek, wiesz, wychodzi, no bo stwierdzenia Pitagorasa często wychodzi, więc no może się takie zdarzyć po prostu w arkuszu maturalnym. No to w takim wypadku liczymy sobie pochodną naszą. Tutaj z x kwadratu będzie 2x, czyli wyrzucam, będę miała 1200 pi kwadrat x minus, tu wyrzucam do przodu, czyli będę miała 4, mi się z tym skróci, czyli po prostu x do trzeciej będzie. No i teraz warunek konieczny, pochodna równa 0, przyrównujemy sobie naszą pochodną do zera. Oczywiście wyciągamy sobie x-a przed nawias, będzie nam wygodnie. Mamy tutaj 1200 pi kwadrat minus x kwadrat i to się równa 0 u nas. No i tak, z tego nam wychodzi x równy 0, z tego zapiszemy sobie 1200, że x kwadrat to jest 1200 pi kwadrat. Jak to spierwiastkujemy, to dostaniemy z 1200 pierwiastek, no nie istnieje takie ładne, ale 1200 to jest 400 razy 3, prawda? Więc skoro 400 razy 3, to z 400 pierwiastek to jest 20, czyli napiszemy 20 pierwiastków z 3, a pi kwadrat w podpierwiastku da nam pi, lub oczywiście x to jest minus 20 pierwiastków z 3. Pi. Oczywiście wiemy, że to jest na minusie, to się nie zgadza z założeniem, ale ja do warunku koniecznego to zapiszę. Mamy trzy punkty podejrzane o ekstremum, zobaczymy, które to będzie ekstremum, czyli warunek wystarczający. Pochodna większa od zera, czyli w zasadzie możemy sobie przepisać już to tutaj, bo nie będziemy drugi raz tych obliczeń robić, tylko zapiszemy, żeby to ładnie wyglądało, a teraz oczywiście posługujemy się osią liczbową. Zaznaczamy sobie 0, zaznaczamy 20 pierwiastków z 3 pi, minus 20 pierwiastków z 3 pi. I teraz z dołu czy z góry idziemy? Oczywiście przy najwyższej potędze, widzisz tutaj, przy najwyższej potędze jest minus, przy najwyższej potędze x, czyli od dołu idziemy. Od dołu tutaj ładnie nam ten wężyk wygląda. I teraz nakładamy założenie. Przy okazji sprawdzimy, czy zgadza się z założeniem. Od zera, czyli odtąd. I teraz uwaga, do 20, tu będzie gdzieś 20 pierwiastków z 6 pi.
No zgadza się, 20 pierwiastków z 3 pi mieści się w tym przedziale, a o to nam chodziło. Tu mamy na plusie, tu mamy na minusie, czyli z plusa robi się minus, z buźki smutnej robi się wesoła, czyli to oznacza, że w tym miejscu nasza funkcja osiąga maksimum lokalne. I to sobie zapiszemy, czyli dla x równego 20 pierwiastków z 3 pi funkcja osiąga maksimum lokalne. Czyli skoro osiąga maksimum lokalne, a policzyliśmy sobie granicę, wiemy, że będzie to również maksimum globalnym, czyli w tym wypadku będzie to wartością największą z możliwych nasza funkcja f, a tym samym oczywiście nasza funkcja p. Mieliśmy znaleźć x, no to wyznaczyliśmy x, ale jeszcze było jedno. Było wyznaczyć to największe możliwe pole. Ja zapisuję to p. I na dole max, prawda? To największe możliwe pole. No jak zrobić? No mamy różne możliwości. Myślę, że tutaj do tego sobie podstawimy. Będzie nam najwygodniej. Czyli tak, x nad 2, czyli u mnie to będzie 10 pierwiastków z 3 pi, bo tego x dzielę przez 2. Otwieram pierwiastek i pod nim 600 pi kwadrat minus. I teraz tu jak podniosę do kwadratu, to mam 400 razy 3, czyli mam 1200 podzielone przez 4, to znaczy się, że mam 300 pi kwadrat, czyli to się równa 10 pierwiastków z 3 pi razy, no to jak 600 pi kwadrat minus 300 pi kwadrat, to jest 300 pi kwadrat, czyli 10 pierwiastków z 3 pi, no bo pi kwadrat nam się też spierwiastkuje, czyli tym samym 10 razy 10 to mamy 100 i pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3, czyli 100 razy 3 to mamy 300 pi do kwadratu, czyli okazuje się, że to największe możliwe pole przy takim warunku wejściowym do tego zadania, to największe możliwe pole tego trapezu to jest 300 pi kwadrat. Dla x oczywiście równego 20 pierwiastków z 3 pi. Zadanie numer 4. W gniazdosłupie prawidłowym czworokątnym suma długości wszystkich krawędzi jest równa 38 pi. Wyznacz wymiary tego gniazdosłupa tak, aby jego objętość była największa. Oczywiście przygotowałam rysunek gniazdosłupa prawidłowego czworokątnego. Zaznaczyłam krawędź podstawy jako x, x, no i wysokość jako h. I teraz naszym zadaniem oczywiście jest wyznaczyć wymiary tego gniazdosłupa, czyli wyznaczyć x, wyznaczyć h, tak aby objętość była możliwie największa. Czyli mamy wyznaczyć wymiary tylko, nie tą objętość, tylko wymiary, tak aby ta właśnie objętość była największa. Ale co wiemy? Że suma długości wszystkich krawędzi, czyli ile jest tych krawędzi x? Tu mamy 4 w podstawie i 4 w górnej podstawie, czyli mamy 8x-ów. Dodać ile tych krawędzi h wysokości? 4h i to się ma równać 48 pi. Czyli przy takim warunku, jakby wyjściowym do zadania, mamy wyznaczyć wymiary gniazdosłupa tak, aby objętość była największa z możliwych. No to w takim wypadku co? Pasuje nam tutaj jedną niewiadomą wyliczyć, może literkę h, czyli 4h to jest 48 pi, minus 8x dzielę przez 4 i zapiszę, że h to jest 12 pi minus 2x. Będzie nam to potrzebne oczywiście do objętości. No to teraz pamiętaj, co powiedziałam. Założenie. Napiszemy sobie założenie. Czyli jakie musimy zapisać warunki na x, żeby to zadanie miało sens, było możliwe. Oczywiście nasz x, to jest krawędź podstawy, musi być dodatni. I nasza wysokość, która jest na tym rysunku tutaj zaznaczona przeze mnie, też musi być dodatnia. Czyli 12 pi minus 2x też ma być dodatnie. Czyli minus 2x ma być większa od minus 12 pi. Jak podzielę przez minus 2, to x jest mniejsza od 6 pi. Czyli wniosek z tego, że nasze x należy do przedziału od 0 do 6 pi. Bardzo ważne, żeby napisać dobre założenie, bo później będziemy musieli sprawdzić oczywiście, jak nasze ekstremum, konkretnie jaki x należy, taki, dla którego osiągnięte jest ekstremum, czy on należy do tego przedziału, czy nie należy. Dobrze, no to w takim wypadku przechodzimy do naszej objętości. Pamiętamy, wzór na objętość to jest pole podstawy razy wysokość. Nasza objętość, widzimy, będzie funkcją x, więc ja od razu napiszę v od x. Pole podstawy, czyli u mnie to jest x kwadrat razy wysokość, czyli moje 12 pi minus 2x. No to szybciutko pomnożymy i mamy 12 pi x
kwadrat minus 2x do potęgi trzeciej. I teraz tą objętość wymaksymalizujemy. Czyli szukamy takiego x-a, dla którego ta objętość będzie możliwa z największa z możliwych po prostu. Możliwie największa. No, ale żeby to zrobić, to my musimy oczywiście, no, będziemy szukać ekstremum, maksimum, ale musimy powiedzieć, sprawdzić, czy to nasze ekstremum, które wyjdzie, będzie również pokrywało się z wartością największą. Czyli musimy policzyć tutaj granicę, ja może tutaj u góry. Limes przy x zmierzającym do zera z prawej strony, z naszego v od x, czyli jednym słowem, jeżeli ja za x podstawię 0, no to tu mamy 0 razy cokolwiek i tak jest 0. I teraz granica z drugiej strony, przy x zmierzającym do 6pi, tylko że ze strony lewej, też z naszego v od x. Jak ja tu podstawię 6pi za x, a to z kolei w tym nawiasie wyjdzie mi 0, czyli 0 razy cokolwiek i tak jest 0. Czyli widzimy, że nasza objętość no na pewno nie może być równa 0, czyli ta, która nam tutaj będzie wychodziła, będzie na pewno największą z możliwych, czyli będzie wartością największą. No więc teraz musimy policzyć sobie pochodną, czyli liczymy pochodną, to akurat jest fajnie, bo jest wielomian, więc proste obliczenia, dwójka idzie do przodu, czyli będzie 24, bo się pomnoży przez 12, pi x minus trójka idzie do przodu, czyli będzie 2 razy 3, to jest 6x do potęgi drugiej. No to napiszemy sobie warunek konieczny, czyli nasza pochodna równa 0. Czyli ja tutaj przyrównuję do zera, mogę od razu w sumie x wyciągnąć przed nawias, czyli będę miała 24pi minus 6x równa się 0. Czyli mamy, że x może być zerem, albo x to się równa, jak tutaj wyliczymy, to nam wyjdzie 4pi. Zgadza się, że nasze 4pi przypuszczalne pasuje w ten przedział, no 0 oczywiście pasować nie pasuje. No to teraz warunek wystarczający, czyli nasze v' od x większa od zera, to ja tego zapiszę, x 24pi minus 6x ma być większe od zera. My to zrobimy oczywiście posługując się wężykiem, będzie najszybciej i zaznaczam 0, zaznaczam 4pi, lecimy od dołu, dlatego że nasza pochodna, widzisz, przy najwyższej potędze ma minus tutaj, więc lecimy od dołu, nie ma żadnych odbić i teraz nakładamy nasze założenie od zera do 6pi. Czyli to oznacza, że tak, tu mamy plus w tym kawałku, a w tym kawałeczku mamy minus. Czyli tak, z buźki smutnej robi się buźka wesoła, czyli to oznacza, że w tym miejscu jest maksimum. Albo inaczej, że z plusa na minus, czyli jest w tym miejscu maksimum. Czyli jako komentarz piszemy dla x równego 4pi, funkcja osiąga maksimum lokalne, które, tak jak i w poprzednich zadaniach, które ze względu na to, że policzyliśmy sobie te granice, możemy powiedzieć, że jest maksimum globalnym, czyli po prostu jest wartością największą dla tej funkcji. No to skoro tak, mieliśmy wyznaczyć x, no to już go wyznaczyliśmy, to jeszcze mieliśmy h wyznaczyć. To poszukajmy, h było tutaj, to jest 12pi minus 2 razy 4pi. Czyli h to się równa 12pi minus 8pi, czyli h to się równa 4 po prostu pi. Czyli x nam wyszło 4pi i h nam wyszło 4pi i przy takich wymiarach objętość tego naszego krania stosłupa będzie największa z możliwych. Czasem jest takie polecenie na maturze, wyznacz tą największą objętość, prawda? No to wtedy podstawiasz pod wzór na objętość i wyliczasz, nie? I ona będzie możliwie największa. A jeżeli nie proszą tylko o podać wymiary, no to podajemy tylko wymiary, tak? Może być skonstruowane, albo może być jeszcze skonstruowane w ten sposób, że każą nam policzyć jeszcze tą największą możliwą objętość. I zadanie piąte, tak na deser, ze wszystkich stożków wpisanych w kulę o promieniu duże R, także środek kuli należy do wysokości stożka, wyznacz ten, który ma największą objętość i oblicz objętość tego stożka. Tak, po pierwsze, co mamy podane w zadaniu? Mamy podane, że R jest to promień kuli. No jest to pewien problem. Dlaczego? Dlatego, że młodzież chciałaby, żeby to R było na przykład 6 cm, 10 cm. Natomiast jeżeli podają w zadaniu niewiadomą, tak jakby daną, to jest to problem dla młodzieży czasem. Ja to zapiszę tutaj Tobie, że to jest dane. Co to znaczy dane? To znaczy, że wynik końcowy może Ci wyjść z dużą literką R, bo oni nam tak jakby w zadaniu podali na tacy, że no taki jest promień tego naszego, tej naszej kulki w tym wypadku. I teraz mamy wyznaczyć taki stożek. Co to znaczy wyznaczyć stożek?
To znaczy wyznaczyć jego pewnie promień podstawy i wysokość, tak żeby on, jego objętość tego naszego stożka była jak największa. Objętość stożka zapiszę. I my tą największą objętość też nas poprosili, żebyśmy wyznaczyli. A więc, popatrz, przygotowałam rysunek. Mam tutaj kulę narysowaną, oczywiście na płaszczyźnie dwuwymiarowej i stożek. Ten rysunek możecie się kojarzyć oczywiście bardzo dobrze z opisanym okręgiem na trójkącie. I teraz tak, zaznaczyłam duże R jako te promienie, no mogłabym jeszcze tutaj poprowadzić, tak? To jest stożek wpisany w kulę. Jak widzimy na płaszczyźnie jest to innymi słowy jakby trójkąt, który jest wpisany w okrąg. Czyli inaczej okrąg opisany na trójkącie. Zaznaczyłam duże R, zaznaczyłam tutaj małą literką R jako promień podstawy stożka, natomiast odtąd dotąd to będzie oczywiście wysokość. To jest wysokość odtąd dotąd naszego stożka. Popatrz, co tu mamy. Tu mamy taki trójkącik, bardzo ważny w przypadku tego typu zadań. I w tym trójkącie tak, duże R mamy podane, więc jest ok. Małe R, no to jest niewiadoma. A teraz to będzie H minus duże R. Od H odejmuję ten promień i mam ten kawałeczek. I teraz mogę ułożyć twierdzenie Pitagorasa oczywiście. Czyli układam, że H minus R do kwadratu, dodać R do kwadratu to się równa duże R do kwadratu. No oczywiście każdemu się kojarzą, że są trzy literki niewiadome. Tak naprawdę są tylko dwie niewiadome, małe H i małe r. No to tutaj wzorem skróconego mnożenia. H kwadrat minus 2HR plus R kwadrat, teraz plus R kwadrat małe, to się równa duże R kwadrat. Popatrz, skróci nam się R kwadrat i R kwadrat, przyniesiemy. I teraz problem jest taki, że my musimy się zastanowić, co my chcemy wyliczyć. Czy my z tego chcemy wyliczyć wysokość, czy my z tego chcemy wyliczyć promień. Prawda? No bo standardowo fajnie byłoby wyliczyć wysokość za pomocą promienia, ale tu zrobimy inaczej. Popatrz, wysokość jest tu i wysokość jest tu, a promień jest tylko w jednym miejscu. Dlatego ja tutaj zostawię promień r kwadrat, a to przerzucę, czyli będę miała 2hr minus h kwadrat, czyli ja teraz pierwiastkuję, oczywiście pamiętając, że r musi być dodatnie i zapiszę, że to jest pierwiastek z 2hr minus h kwadrat. Myślę, że większość z Was chciałaby zrobić na odwrót, żeby to R zostało jakoś tak intuicyjnie. Natomiast czasem trzeba niestety zrobić inaczej. Trzeba zostawić to H, dlatego że H było tutaj uwikłane i tu uwikłane. Więc ciężko by nam to było wydobyć, prawda? Więc tak jakby zostawiamy wynik z H, funkcja jest zmiennej po prostu H, tak? Ja to podkreślę. Teraz pasowałoby napisać założenia. I teraz uwaga, pamiętamy zadanie optymalizacyjne założenia. Co powiemy o tym naszym H? No oczywiście H musi być dodatnie. Wiadoma sprawa, nie? Teraz co jeszcze o H powiemy? Że moje H minus R, jak widzisz na rysunku, to moje H minus R też musi być dodatnie, bo ja wiem, że tam było w treści podane, że środek tego naszej kuli leży na wysokości stożka. Czyli tu musi być ten gdzieś środek, mniej więcej. Czyli to znaczy, że ten kawałek musi być dodatni, prawda? Odtąd dotąd musi być dodatni. I jeszcze jedno możemy zapisać, że moje H minus R, jak widzisz, to jest przyprostokątna. Ona jest mniejsza od przeciwprostokątnej, czyli od R. Czyli w zasadzie piszemy założenie o tym trójkącie, który zakreśliłam na czarno. No to teraz tak. Tu jest H większe od R, tu mamy H większe od R, a tu H większe od R, a tu H mniejsze od 2R. No i teraz uwzględniając te wszystkie założenia, możemy wywnioskować, że nasze H mieści się w przedziale od R do 2R. I to sobie podkreślamy, to jest naszym założeniem do zadania. No to przechodzimy dalej. Musimy teraz wyznaczyć objętość stożka i ta objętość stożka będzie już, widzimy, uzależniona od H, dlatego zapiszę. Wzór jaki mamy? 1 trzecia pi r kwadrat, jest taki wzór, 1 trzecia pi r kwadrat razy h, czyli 1 trzecia pi i zamiast r kwadrat ja to podstawię, nawet w zasadzie nie musiałam pierwiastkować, 2hr minus h kwadrat i to 1 trzecia pi r kwadrat razy h. Czyli ja to po prostu pomnożę, czyli będę miała tutaj 2 trzecie pi r i h kwadrat, bo to pomnożę od razu z tym h, czyli 2 trzecie pi r h kwadrat minus 1 trzecia pi h do potęgi trzeciej.
I teraz będę szukała oczywiście maksimum, czyli będę chciała powiedzieć, dla jakiego h moja funkcja v od h ma maksimum lokalne. Policzę sobie teraz granicę, żeby stwierdzić, że moje maksimum lokalne jest również wartością największą, maksimum globalne. Czyli liczę limes przy h zmierzającym do r z prawej strony, czyli podstawiam sobie tutaj, obojętnie czy tutaj podstawimy, nie ma to kompletnie znaczenia, w miejsce h podstawimy sobie r, czyli będziemy mieli tak, 1/3 pi i teraz w nawiasie, tu podstawimy r, czyli będę miała 2r kwadrat minus r kwadrat, czyli będę miała 1r kwadrat i razy r, czyli to po prostu będzie 1/3 pi r do trzeciej. Natomiast limes przy h zmierzającym do 2r, tylko z lewej strony, jak za 2r tutaj mamy z lewej strony, to jak podstawię tutaj 2r, to będę miała tutaj 4r kwadrat, minus 4r kwadrat będzie z tego, czyli po prostu 0. Ja to napiszę od razu tutaj 0. Więc będziemy musieli sprawdzić, prawda, oczywiście, że nasze maksimum tutaj, to, które nam wyjdzie, ta wartość największa, bo my też zresztą tą wartość tej objętości największą mamy wyznaczyć, to ona na pewno musi być większa od tej, żeby było maksimum lokalne wtedy wartością największą. No ale to się już za chwileczkę na to zabieramy. Czyli tak, liczymy pochodną i mamy tutaj, ze względu na h liczymy, czyli dwójka idzie do przodu, będziemy mieć 4/3 pi r h minus trójka idzie do przodu, czyli 1/3 razy 3, no to będzie 1, czyli pi h kwadrat. No i warunek konieczny, przypominamy, v prim od h równa się 0. Ja już może h wyciągnę przed nawias, 4/3 pi r minus pi, tutaj mamy h i to się równa 0. Czyli z tego wychodzi nam, że h to jest 0, lub też może się tak zdarzyć, że nasze h to będzie 4/3 r. Popatrzmy, czy nasze h 4/3 r, czyli 1/1 r, będzie się zgadzało? No będzie się zgadzało w tym przedziale. Więc przypuszczamy, że pewnie tutaj będzie to nasze maksimum lokalne. Czyli pochodna większa od 0, ja to zapiszę po prostu h, 4/3 pi r minus pi h i to ma być większe od 0. Do tego oczywiście posługujemy się osią liczbową. Zaznaczamy sobie nasze h równe 0. Zaznaczamy sobie nasze h 4/3 r, ile on, że ono tyle wynosi, prawda? No i teraz lecimy z góry czy z dołu, patrzymy sobie. No możemy na to popatrzeć, że przy najwyższej potędze h, czyli przy h kwadrat jest minus, czyli od dołu. Tak, i teraz uwzględniamy nasze założenie. Od r, czyli tu gdzieś musi być r, tu musi być gdzieś 2r i nas interesuje ten kawałeczek tutaj, od r do 2r i patrzymy, gdzie to jest to maksimum, czy też minimum. No, nam interesuje, nas interesuje maksimum, czyli patrzymy, z buźki tutaj smutnej robi się buźka wesoła, czyli tutaj w tym miejscu po prostu zgadza się, że jest maksimum. Tu jest na plusie, a tu jest na minusie. Czyli z plusa na minus to jest maksimum. Z buźki smutnej na buźkę uśmiechniętą maksimum. Czyli możemy zapisać, że nasza funkcja osiąga maksimum lokalne dla naszego h równego 4/3 r. Mieliśmy wyznaczyć wymiary, prawda? Mieliśmy wyznaczyć wymiary tego naszego stożka. No to h już mamy. Wyszedł wynik z r, powiedziałam na samym początku. Tak ma wyjść. Z r-em może wyjść. To jeszcze małe r musimy wyznaczyć. Poszukajmy. Na małe r tu mieliśmy przepis, czyli wyliczmy sobie. Małe r to się równa pierwiastek i mamy 2 razy. Za h podstawiamy to, czyli będziemy mieć 4/3 r i jeszcze razy r minus i to moje h do kwadratu, czyli będzie 16/9 r kwadrat. Czyli pierwiastek, tu będę miała 8/3, czyli jak ja to pomnożę razy 3 może od razu, żeby mieć te wspólne mianowniki, to 8 razy 3 to 24 r kwadrat minus będzie tutaj tak wyglądało, czyli 24/9 r kwadrat minus 16/9 r kwadrat. Jak odejmę? Będę miała 8/9 r kwadrat. Jak ja to spierwiastkuję, będę miała 2 pierwiastki z 2 na 3 r. I to jest moje małe r wyliczone, prawda? To jest moje małe r wyliczone. I dla takiego h, dla takiego r, moja funkcja osiąga maksimum lokalne.
ale musimy być pewni, że ono będzie w tym wypadku maksimum globalnym. Tutaj ta granica taka nieciekawa nam wyszła, ale policzmy naszą największą objętość z możliwych, uwzględniając tutaj ten moment, gdzie mamy maksimum lokalne, a i tak trzeba było to policzyć. No i teraz policzymy sobie naszą możliwą największą objętość, czyli V zapiszemy sobie max, oczywiście podstawiając najlepiej może do tego albo do tego obojętnie te nasze wielkości wyliczone H, wyliczone R. Czyli podstawiamy, może być do tego drugiego tutaj. Czyli 2 trzecie pi R razy H do kwadratu, czyli będziemy mieć 16 dziewiątych R kwadrat minus 1 trzecia pi razy i to podnosimy do potęgi trzeciej, czyli 4 do potęgi trzeciej to 64, 3 do potęgi trzeciej to 27, R do potęgi trzeciej. To się równa, teraz wymnażamy. 2 razy 16, 32, 3 razy 9 to 27, pi R do trzeciej minus, teraz tutaj mamy 64 nad 81, bo 3 razy 27 to 81, pi R do trzeciej. No musimy zrobić wspólny mianownik, czyli wystarczy razy 3 tutaj zrobić, czyli będzie 81 w mianowniku i razy 3 tu będziemy mieć 96 minus 64, 81 pi R do trzeciej. No i teraz już super sobie odejmiemy, czyli tu będziemy mieć 32, 81 pi R do trzeciej. I tyle nam wyszło, że to jest ta nasza objętość maksymalna. Musimy sprawdzić, czy ta nasza objętość jest większa od tej w granicy, która tutaj wyszła. Oczywiście, żeby to zrobić, pasowałoby to zrobić wspólny mianownik. Czyli wspólnym mianownikiem będzie 81 podzielone przez 3 to 27 pi r do trzeciej. Tak się składa, że w granicy jest 27,8 pi r do trzeciej, a nasza objętość wyszła no troszeczkę większa. No ale dobre i troszkę. Wyszła nam większa 32,81 pi r do trzeciej. No to zadanie było dosyć skomplikowane, prawda? Pod względem takim, że nie dość, że nie wyznaczaliśmy funkcji zmiennej r, jak to się czasem robi, tylko funkcję zmiennej h, to jeszcze takie ograniczenie tutaj dosyć ciekawe poprzez trójkąt. To trzeba pamiętać, jak to w planimetrii wygląda, że na trójkącie budujemy okrąg, prawda, opisujemy okrąg. No i w tych przekształceniach trzeba uwzględnić to, że ta granica też wyszła nam taka, gdzie co po niektórą można by było powiedzieć, że co po niektóra osoba mogłaby się tutaj zastanowić, czy na pewno dobrze zrobiła zadanie. Trzeba do końca dobrnąć z zadaniem i wtedy jak dobrniemy do samego końca, to stwierdzamy, że nasze maksimum lokalne staje się maksimum globalnym przy uwzględnieniu tego założenia i przy uwzględnieniu policzeniu granic tej naszej objętości przy R zmierzającym tutaj, przy naszym H zmierzającym do R z prawej strony i przy naszym H zmierzającym do 2R z lewej strony. Dlatego trzeba to oczywiście uwzględnić i dopiero jak to wszystko uwzględni, to można wyciągnąć wnioski, że nasza objętość maksymalna jest oczywiście objętością największą w tym wypadku. Mam nadzieję, że te zadania, które przygotowałam na dzisiaj, to jest specjalny dzień. Dzień liczby pi. A dlatego wszędzie, w każdym zadaniu starałam się, żeby to pi gdzieś się pojawiało. Mam nadzieję, że mi się to udało. Zadania optymalizacyjne nie są łatwymi zadaniami, są czasochłonne, ale na maturze możesz za nie dostać bardzo dużą ilość punktów. Dlatego warto je umieć. Mam nadzieję, że lekcja będzie przydatna. Jeżeli tak, zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną.